Hej, witajcie z Krynicy Zdrój, zwanej również Górską, w odróżnieniu od Krynicy Morskiej, bo są one na różnych krańcach Polski, jedna nad morzem, a ta jest właśnie w górach. Dlaczego Zdrój? Dlatego, że znajduje się tu dużo obiektów senatoryjnych, gdzie przyjeżdżają ludzie, żeby wypoczywać, leczyć się, nabierać sił. Biorą różne zabiegi, piją wody, a również odpoczywają tym i oddychają świeżym powietrzem. Bo naprawdę, słuchajcie, jest tu świeże, rześkie powietrze. Trzeba z tego korzystać, jeżeli ktoś tylko ma taką szansę. Wokół Krynicy, oprócz tych senatoriów, które są w środku, wokół Krynicy są stoki, na których w zimie można szaleć na nartach. Jaworzyna jest, są Słotwiny, jest Tylicz, jest bardzo dużo takich miejsc, że można sobie fajnie pojeździć na nartach, tak ci, którzy umieją dobrze jeździć, jak ci, którzy dopiero zaczynają. Zachęcam, jak tylko możecie, przyjeżdżajcie. Ja natomiast pokażę Wam troszeczkę Krynicy, a jak będę na stokach, to pokażę też troszeczkę imików i zestawów. Zapraszam. Od strony Muszyny wchodzi się na deptak krynicki i mamy budynek starych łazienek mineralnych. Tutaj kuracjusze przychodzą na dole i piją wody, ponieważ jest tu pijalnia wód, a pozostałe części budynku są dla wielu kuracjuszy różne rehabilitacyjne zabiegi. Tak wyglądają krany i wody, nazwy wód, które się tutaj pija, pijalnie. Idąc dalej deptakiem, za starymi łazienkami, dochodzimy do głównej pijalni odnowionej, w środku bardzo pięknej, gdzie odbywa się bardzo dużo koncertów. Bardzo dużo, no bo w samym lutym chyba około 15 koncertów, czyli praktycznie co dwa dni. Można tam się napić wody, jak również no, pooddychać troszkę innym powietrzem, dlatego że jest tam bardzo dużo roślin zielonych. Krynica Górska to miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Leży w dolinie potoku Krynicianki. Liczy około 11 tysięcy mieszkańców. Początek to wieś Krzenycze, założona w 1547 roku. Do pierwszego rozbioru należała do biskupów krakowskich. W 1783 roku przejęli te ziemie Austriacy. Od 1793 roku zaczęły powstawać pierwsze domy zdrojowe. Gwałtowny rozwój nastąpił po 1856 roku dzięki działalności profesora Wiepla. W 1877 roku było już 11 domów uzdrowiskowych i 64 domy prywatne przyjmujące kuracjuszy. Pod koniec XIX wieku odwiedzało Krynicę ponad 6 tysięcy kuracjuszy rocznie. Na początku XX wieku nastąpił dalszy rozwój Krynicy. W 1911 roku doprowadzono linię kolejową. Krynica uzyskała prawa miejskie. Przed II wojną światową Krynicę odwiedzało 38 tysięcy osób rocznie. Pod koniec wojny Niemcy zabrali wszystkie urządzenia z Krynicy, a armia radziecka doszczętnie zdewastowała to, co pozostało.
Odrodzenie Krynicy nastąpiło dopiero pod koniec lat 50. XX wieku. Teraz Krynica Zdrój jest jednym z piękniejszych polskich uzdrowisk z obiektami uzdrowiskowymi, pijaniami i pięknymi stokami i widokami wokół. A to jest wejście na deptak krynicki od strony Nowego Sącza, czyli od przeciwnej strony. Mamy nowy dom zdrojowy, tam za drzewami stary dom zdrojowy, który jest naprzeciwko pijalni głównej. Tam mamy w oddali taki budyneczek, gdzie jest Muzeum Nikifora, ten taki błękitny. A tu się znajdują różne miejsca, gdzie można sobie wynająć kwatery i odpoczywać, jak również różne restauracje, kawiarnie i tym podobne. I jesteśmy po środku deptaka, gdzie właśnie jest stary dom zdrojowy, też z pijalnią, ale tu jest tylko woda Mieczysław. Tu mamy nowy dom zdrojowy, o którym już mówiłem. A tu mamy zabawę dla dzieci. Proszę, jakie wygibusy można robić w Krynicy. A to jest stara pijalnia, która znajduje się pod górą parkową. Tu tylko dwie wody można pić, Jana i Józefa. Bardzo urokliwe miejsce. Czego słynie Krynica? Krynica słynie między innymi z pijalni. A jak są pijalnie, to muszą być oczywiście i wody, które tam są podawane w tych pijalniach. Wody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi bardzo głęboko i są wydobywane właśnie przez taką fabrykę jak tutaj. Następnie są one napełniane butelki nimi, zamykane, rozwożone i sprzedawane. Te wody są najróżniejsze rodzaje tych wód. Niektóre są dosyć smaczne, a niektóre, powiedzmy sobie, nie za bardzo są dobre w smaku, ale są za to bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Tutaj te wody się produkuje. Główną wodą to jest woda Kryniczanka.